Pamiętasz te sarenki, które przyszły? Pamiętam. Po tym kursie? No i najcudowniejsze jest właśnie to, że się odkrywa, co się kocha i można by robić te 24 godziny na dobę. Ło! To jest to! I to są te momenty, których nie wyłapałabym w innej sytuacji. Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. planetasoni.pl. Zapraszam. Dominiko, cieszę się, że przyszłaś. Cieszę się, że mogłam przyjść do ciebie. Jest kolejna edycja Odkryj Siebie. Mhm. Co się wydarzyło od ostatniej, w której brałaś udział? Teraz się proszę chwal bez granic. Ja ci powiem, Soniu, tak, że z tej perspektywy czasu wydarzyło się niesamowicie ogromnie dużo. I nawet jakieś pół roku temu jeszcze nie byłam świadoma tego aż tak, jak jestem teraz. To jest na kilku płaszczyznach. Kilka tematów mogłabym tutaj pewnie mówić. Jedziesz. Opowiadać. Ale pierwsze co właśnie, jak jechałam i tak się zastanawiałam, od czego zacząć, no to pierwsza kwestia to jest moja grupa Pokochaj Zmiany. Bo ja, jak zaczęła się poprzednia edycja Odkryj Siebie, zaczynałam ją tworzyć. Ale to był taki moment, który pewnie każdy, jak zaczyna coś tworzyć i komuś coś dawać od siebie, to jest taki moment, czy fajne to będzie, czy to się spodoba, jak to skrytykują. Tych ma wątpliwości jest mnóstwo. To jest ogrom tego wszystkiego. I ja tam właśnie, jak pojechałam, to byłam na tym etapie, że coś zaczynałam już robić, ale to było takie startnąć czy nie. Tak, wystartować czy nie? Dominika mówi, pojechałam, ponieważ była na wersji stacjonarnej, która się też odbyła. Teraz mamy online, więc wszyscy jesteście online na Odkryj Siebie. Właśnie tam na miejscu okazało się, dużo osób dało mi taką informację zwrotną, że to jest fajne, że wchodzą, że chcą zobaczyć, że dawaj dalej. Więc to był pierwsza rzecz, o której ja mogę powiedzieć z pełnym takim przekonaniem, że Odkryj Siebie właśnie pomogło mi dalej rozwijać grupę. Bo to nie jest bez znaczenia, co inni mówią. No oczywiście, że nie. Ja bym bardzo chciała, żebym tak w ogóle się nie przejmowała. No. I tak na 100% robiła swoje. To był taki też moment, gdzie naokoło wszyscy mówili, co, po co. Mówisz o takim najbliższym otoczeniu, tak? Najbliższe otoczenie. Te osoby, które nie do końca same by się dobrze czuły, występując na przykład na takich live'ach, i osoby, które pewnie nie wiedzą też, po co to robić, czują sami dyskomfort na samą myśl. Tak, i Odkryj Siebie nie jest tylko po to, żebyście robili live'y i wychodzili ze swoją twarzą do ludzi, bo ja też nigdy tego nie chciałam robić, więc to w ogóle da się bez tego, tak? Da się. A wiesz co, też myślę, że te bliskie osoby, jeśli są różne od nas i nie robią tego, one chcą nam, one nam tak współczują i chcą nam tego zaoszczędzić. Tak. Tego nieszczęścia, w które się pakujemy, bo patrzą przez swój pryzmat. Dokładnie tak to widzę teraz, natomiast wtedy byłam w tym momencie, kiedy ja miałam chęć dzielenia się tym, co przeżyłam, pomagania innym, skrócenia im drogi do swoich zmian, a wszyscy mi naokoło mówili, a ty jesteś nienormalna, będziesz wywlekać prywatne sprawy, będziesz mówić, jak tam miałaś doła, jak chodziłaś do pani psycholog i ci pomogła. Po co? Po co? I wszyscy naokoło mówili, po co? I jak pojechałam na Odkryj Siebie, to faktycznie w pewnym momencie ja mówię, ale jak po co? Żeby pomóc chociażby jednej osobie na 1000. Po to. Niech ta reszta nie ogląda, jak nie chce, tak? Nie muszą robić, nie muszą oglądać. I tam właśnie te osoby mnie jeszcze wręcz tak utwierdziły na miejscu. Po prostu, no fakt, że myśmy byli stacjonarnie, ale też osoby, z którymi online miałam kontakt, to właśnie te osoby powchodziły na tą grupę i mówią, fajne i rób dalej, pewnie, warto. Więc to jest to na pewno. Tak, bo na Odkryj Siebie on jest grupowy, czyli jesteś wśród ludzi, bo tam w tym roku mam jeszcze wersję z Zoomami, wiesz, jest taka wersja podstawowa, gdzie możecie być na live'ach, wersja, ona się nazywa potem premium, z medytacjami, które nagrywam takie rozpuszczające wewnętrzne blokady i strachy i tak dalej, i później jest też wersja Zoom. I to też jest fajne, bo ludzie się spotykają właśnie się nakręcają. No myśmy też mieli Zoomy przecież jeszcze, prawda? Tak. I to były super, to było rewelacyjne. Tak, bo ja z każdej edycji biorę to, co najbardziej wyszło, wiesz, i dodaję i poprawiam. Tak, tak. No. I to był taki follow-up. Także to na pewno pierwszy taki czynnik. Druga kwestia to był sama energia, samo takie pozytywne nastawienie do działania, taki nowy power, który spowodował, że w branży mojej nieruchomości, kwatery pracownicze, którymi się zajmuję, po takim
zastoju, można powiedzieć, że nie umiałam kilku kwater obłożyć najemcami, one stały sobie puste. Nagle w 2 tygodnie się obłożyło wszystko. Bo twoja energia się ruszyła. Dokładnie. I to było po prostu też mistrzowskie. A trzecia kwestia, bardzo ważna, a to o niej mogę dzisiaj dopiero powiedzieć, to były właśnie kochane zwierzątka, bo ja na Odkryj Siebie przy którymś ćwiczeniu było tak, łapcie momenty zachwytu. I u mnie tam się okazało, że momentami moimi zachwytu to był motylek latający. To jest niesamowite, bo dzisiaj nagrywamy wiele rozmów i do twojej rozmowy przyszedł pies. Dokładnie. Słuchaj, to jest niesamowite. No i prawda? Lunka, na która żadną... tu siedzi cały czas. Tak, siedziała, ja ją tutaj głaszczę, sobie... nie wiem czy wy ją widzicie. Widzicie ją trochę? Można zrobić jakieś zbliżenie na Lunkę? Można tam, tak? Widać ją trochę? Lunka? Nie będę cię teraz, nie chcę tutaj pieska ruszać i tam, ona tutaj i przyszła, zobacz. Pewnie nie bez... Nie przez przypadek, tak? Ja w to mocno wierzę, bo ja tam przy tym ćwiczeniu zachwyciłam się biegnącym psem, zachwyciłam się obrazem z koniem, który miałam w pokoju. To były moje te momenty wow. I ja mówię, kurczę, pomagać ludziom jest fajnie, okej, ale zwierzęta... Mamciarki. To jest... To moje. Pamiętasz te sarenki, które przyszły? Pamiętam. Po tym kursie? Tak, do mojego domu. Opowiadałaś o tym? Tak. I lis, który przebiegł też 2 dni później i nagle codziennie mnie tam zaczęły odwiedzać zwierzątka już po kursie. Tak, bo na Odkryj Siebie się zmienia energia, wiecie? No i dobrze, a teraz słońce wyszło, jak to mówisz. I przejdź do tego, bo ja chyba wiem, co chcesz powiedzieć. Czy ty nie chcesz powiedzieć o tym twojej kolejnej działalności? No właśnie tak, do tego zmierzam. Bo ja widziałam na Facebooku, bo ja was wszystkich obserwuję, moich kochanych absolwentów pewnie. Odkryj Siebie. Właśnie do tego zmierzam, że to się tak rodziło, że coś ze zwierzętami. Kiedyś miałam takie marzenie, duży hotel, taki kompleks w ogóle dla zwierząt, ale to nie jest na ten moment jeszcze, tak? Ale te zwierzęta cały czas mi towarzyszą i cały czas pamiętam z tego Odkryj Siebie, to było ćwiczenie, znajdź co cię zachwyca, działaj w tym kierunku. Jestem cała w ciarkach po prostu, no. No i w którymś momencie przyszedł pomysł i to nie było okej, Odkryj Siebie, zwierzątka to robię, to nie. Ten pomysł na to przyszedł sam, w którymś momencie, jak ja chciałam dodatkowe jakieś zajęcie znaleźć, ale żeby ono nie było już dla mnie męczące. Odkryj Siebie też to właśnie daje, że my jak robimy coś, czego nie lubimy, to zaczynamy to zmieniać, a jak zaczynamy coś nowego robić, to już nie wchodzimy w rzeczy, które nas nie cieszą, nie są nasze. Już tak? Zaznałaś smaku, jak to jest tak. Pracować z radością. Tak, dokładnie. I przyszedł ten pomysł z wyprowadzaniem, z usługami takimi dla zwierzątek, po prostu wychodzenie na spacer, opieka całodobowa, załatwienie coś dla zwierzątek. I ja mówię, spróbuję. Co mi, tak? Bo też wiedziałaś, co skryje się, po prostu zadziała i zobaczysz. Inaczej nie masz tak, możliwości przekonania tak. się. I oczywiście też milion jeszcze takich myśli, no bo nie mam jakiegoś wykształcenia behawiorysty i tak dalej, więc no to powinno mieć się też obeznanie, ale ja mówię, dobra, ale ja czuję, że jest energia. Zobaczmy, tam gdzie oczywiście ja nie zaszkodzę tym zwierzątkom, tak? Zrobię sobie taki system, żeby sprawdzić, czy to jest moje. Oczywiście bez jakiejkolwiek krzywdy dla właścicieli i tych zwierzątek. Czyli to nasze klasyczne, gdzie płynie. Czy płynie. Tak. No i wyobraź sobie, że mówię, no dobra, no to gdzieś trzeba to ogłosić, Facebook, OLX, takie miejsca standardowe. I zgłosiła się pani pierwsza na spacer z pieskiem Husky. Piesek, który pani powiedziała, trochę szarpie. Ja mówię, dobra, jak się przygotować do tego wszystkiego? No ale zaraz wyczytałam, wygooglowałam, jak szarpiące pieski, że smycz powinna być taka na pas, a nie w ręce, bo nie zawsze jest się w stanie... Czyli takie szelki bardziej? To jest na pas i po prostu na pasie pies. Pies ciągnie jak coś, to ciebie. Aha. Masz lepszą stabilizację, żeby go utrzymać w razie zrywu. To nawet nie wiedziałam, okej. Okay. Bo my mamy małego pieska, to jakby nie ma takiej... Mój maltańczyk też nie wymaga tego pasu, bo wystarczy, że go podniosę na smyczce do góry i on lata sobie tak. I nawet jak się mi wyrwie, to po prostu no, łatwo go zatrzymać. No ale tutaj husky, pies pociągowy, tak? I pani właśnie zadzwoniła, że jest po jakimś zabiegu, ona nie może z nim w ten sposób wyjść. On ma ogród, ale on potrzebuje spaceru godzinnego. I czy mogę wyjść na taki godzinny spacer? Ja mówię, dobra, mogę, pewnie. Oczywiście milion wątpliwości też, co, jak to ułożyć, jak to będzie i tak dalej. Ale zaraz sobie zrobiłam arkusz, jakie pytania zadać.
Bo co mi na spacerze potrzebne? Fajnie, że mam pieska, to wiem, tak? Czy może piesek podejść do innych, czy dzieci mogą podejść do pieska i tak dalej, i tak dalej. Coś wygooglowałam, coś znalazłam, no i pojechałam. Wyszłam na ten spacerek. Musielibyście to widzieć, te pierwsze kroki. Serce ci biło? Pies, tak jakby on wyszedł ze mną, a nie ja z psem. Bo to jest tak silne psisko, że jak on zaczął ciągnąć, a pierwsze 10 minut bardzo ciągnie, bo chce iść do lasu, to po prostu ja tak szłam, nie? Nie wiem, jak to tam ładnie przed kamerą wygląda, ale... A to pies chrapie, bo tutaj pan operator się tak... Szukasz dźwięku? No, jej się opowieść bardzo podoba, tak mocno zasnęła, że aż chrapie. Tu posiedzimy tak, no. Także no początki były ciężkie i pierwszy moment był taki, że ja mówię, Boże, w co ja się wpakowałam, nie? Ale jak sobie już żeśmy złapali wspólną energię, jak już wiedziałam w tym lesie, co piesek lubi, jak z nim pracować, gdzie jeszcze ręką sobie pomóc. Godzinę żeśmy spacerowali, to był taki bardzo szybki marsz, połączony z truchtem często, bo pieski, haski w szczególności potrzebują tego, a ten piesek, ponieważ ja też jestem taka, że jak się za coś biorę, no to robię robotę już taką, tak od A do Z, więc jeżeli piesek ma się wybiegać, bo pani z nim nie może, no to jogging też. Z moją kondycją właśnie zaraz się okazało, jak ten jogging tam, na mnie tam Ale dałaś wpływa. Radę. Dałam radę. I wyobraź sobie, przy okazji zrobiłam kroki, które codziennie staram się, żeby tych kroków odpowiednio było. To był już mój trening na ten dzień, ale przyjemność mi to sprawiło tak ogromną, że ja powiedziałam, tak mogę pracować na okrągło. Ja byłam zmęczona strasznie. Ja byłam, mięśnie mi drżały od trzymania, hamowania. No i też przeżycie, nie? Przeżycie. Mijali się z pieskiem drugim, który tam mocno wyskoczył, więc utrzymać tego, bo atak. To były przeżycia, ale naprawdę warto. To mi odkryje siebie, pokazało mi ten kierunek, w którym ja już wiem, że docelowo bym chciała się rozwijać, tylko no nie da się też tak z dnia na dzień rachu ciachu, tak? Tak, bo później trzeba... są jeszcze następne kroki, jak zrobić z tego też część pasywną, jak zrobić z tego skalowalność, jak zrobić z tego marżowość, dokładnie. Prawda? Troszkę zdobyć opinii, troszkę zaufania, tak? Wiadomo, to jest proces, ale ten proces się toczy i to jest ewidentnie efekt odkryj siebie. Gratuluję ci. Wiesz, bo teraz już masz taki wzorzec, który możesz przykładać do kolejnych twoich aktywności, tak. I obszarów, które będziesz odkrywać cały czas i, tak. I stosować. Pięknie, Dominiko. No, mi gdzieś mignęło, wiesz, na Facebooku, że poszłaś zwierzątka, ale tyle rzeczy jest, że jakby później nie wiedziałam już, co dalej się podziało. Świetnie. Wiesz, ja masz taką teraz wizję takiego pięknego miejsca, w którym można zostawić zwierzątka, kiedy się wyjeżdża. To już mam wszystko zbudowane. Ja to czuję od ciebie. Wszystko że już te ćwiczenie wiem. Już też zrobiłaś i że tym żyjesz. Jak nam jest ciężko, bo pewnie będziesz miała, albo masz już takie momenty, że jest ciężko. Cały czas mam takie momenty. No, to oczywiście. Ta wizja, po co to robię i w którą stronę to idzie, utrzymuje tę energię. Prawda? Tak, pozwala przetrwać dokładnie. Te trudniejsze momenty. No i najcudowniejsze jest właśnie to, że się odkrywa, bo się jest tak właśnie dzięki tym ćwiczeniom w końcu przy sobie, odkrywa się, co się kocha i można by robić te 24 godziny na dobę, tak? Bo z teorii każdy o tym wie. Przecież ja to już wiem od 8 lat, odkąd pierwszą książkę Briana Tracy przeczytałam, tak? Rób to, co kochasz i nigdy nie będziesz czuła, że pracujesz. Tak. No okej, okay, fajnie. Nawet wyświechtany slogan by się wydawało, nie? Ale on też to poczuł. Ale co to oznacza? Tak. To jest to właśnie, ten udział u ciebie był po prostu dla mnie rewelacyjny, że ja w końcu to poczułam i jeszcze wszystkie sygnały ze wszechświata mi pokazują, jak idę w innym kierunku. Że to nie jest to. A, bo próbowałaś troszeczkę jednak innych tak, rzeczy. Tak, tak, bo miałam moment teraz też, zresztą działam sobie aktywnie też w fotowoltaice. Po przerwie małej wróciłam teraz dla firm. I dla mnie produkt jest rewelacyjny, tak? Wiedzę mam. Biznesowych klientów ogarniam, bo 12 lat w bankowości z firmami pracowałam. Ale ja jestem w stanie bardzo dobrze doradzić. Ta fotowoltaika będzie genialna dla tego klienta, ale nie ma tego flow. Chcesz powiedzieć, że nie błyszczą ci tak oczka? Tak. Jedziesz po prostu, wiesz jak, robisz dobrze swoją robotę, ale ją wykonujesz mechanicznie, bo ją trzeba zrobić, z myślą o kliencie, bo trzeba mu doradzić i jak najlepszy mu dać produkt, ale to nie jest takie wow, super, następne spotkanie, wow, ale poszło, nie? Wow. A masz tak, kiedy robisz to, co kochasz? Tak, zdecydowanie. Budzisz się. Więc oczywiście, no,
nie zawsze się da od razu, tak, żeby robić tylko to, co się kocha. Tak, ale procentowo możemy zwiększać. Masz też tak, że coraz więcej w twoim życiu procentowo jest właśnie tych rzeczy, które cię tak ekscytują, tak cieszą. Tak, nawet też jak sobie oglądałam jeszcze ogłoszenia na takie zajęcie dodatkowe jako kierowca, bo ja bardzo też lubię jeździć ogólnie, za kółkiem się czuję super, dlatego jak jeździłam z fotowoltaiką bardzo dużo, to wszyscy mówili, Boże, tam się robi 5000 kilometrów, a ja mówię, no super, nie? Dla ciebie to był atut, coś dla kogo jest... Tak, dla mnie to było fajne, czym dalej do klienta, tym lepiej. Wiem, traciłam czas wtedy na dojazdy, ale bawiło mnie to, więc jak sobie też szukałam na przykład pod kątem kierowcy, no to jest kierowca dostawca, kierowca coś tam, ale jak się pojawiło, że laboratoria weterynaryjne potrzebują kierowcy, to ja, ło! To jest to, ja wiem, dobra, tam nie będzie zwierzątek, nie? Nie będzie. Ale sam fakt. Ale ja już coś dla tych zwierząt robię i sobie połączę samochód z tym, że coś dla zwierząt. I to są te momenty, których nie wyłapałabym w innej sytuacji. Pięknie. Nie wyłapałabym tego. Tak. Jestem tego pewna. Tak. To jest ta uważność, na którą się otworzyłeś, na siebie. Na siebie. Jejku, i zobacz, i przyszedł piesek. Na rozmowę z tobą przyszedł piesek. No. Niesamowite. Właśnie, właśnie tak. Tak, wszystko jest energią i nie ma przypadków. Bardzo ci dziękuję. No i gratuluję. To ja dziękuję sobie za taki kurs, za ciebie i za to wszystko, co tam. Ale wiesz, że to jest mój ulubiony kurs. Z wszystkich. Ja wiem, bo to czuć. Ja je wszystkie kocham i wszystkie lubię. Natomiast jak idzie odkryć siebie, to ja mam ciary i po prostu... To jest piękne, nie? Piękne, piękne. Paradoks, że na odkryć siebie odkryłam siebie, że najbardziej lubię ten kurs. Jeżeli oglądacie i już jest zamknięta możliwość uczestniczenia w tej edycji, albo już jest po czerwcu, czyli się skończyła nawet możliwość zakupienia nagrań, to jest link do formularza. Zostawcie swojego maila i jak znowu otworzymy zapisy w przyszłym roku, to dostaniecie powiadomienie. Musicie tam być. No właśnie, musicie nie tam ma być. Opcji. Nie ma opcji.